Dzień dobry, ferie z GOK trwają. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu Kulturalne Inspiracje na Wynos. Dzisiaj proponujemy wykonanie bransoletki ze sznurka woskowego z zawieszką dekoracyjną. Do wykonania naszej pracy potrzebny będzie kawałek sznurka i zawieszka na kółeczku. Naszą zawieszkę przewlekamy przez sznurek i zawiązujemy taki tradycyjny supełek, mocno zaciskając. Następnie układamy końcówki sznurka w ten sposób i musimy zrobić sobie tutaj taką pętelkę do przełożenia. Tu się wytworzyła pętelka, przewlekamy końcówkę i zaciskamy. Mamy już taki ruchomy supełek i robimy to samo z drugą stroną, czyli jeszcze raz od spodu. Jeden, tutaj dwa i przewlekamy przez pętelkę, zaciskając nasz supełek. Już nasza bransoletka prawie jest gotowa. Nadmiar sznureczka odcinamy. I żeby tutaj wykończyć to odcięcie, troszeczkę możemy to przypalić. Tutaj możecie poprosić o to oczywiście rodziców. W ten sposób bransoletka będzie troszeczkę trwalsza. Ten sznurek się nie popruje. I nasza praca już jest gotowa. Tutaj można ją regulować. Tej wielkości rączki. Także. Proszę bardzo, szybciutka. I taka przyjemna, myślę, inspiracja. Jeżeli jesteście zainteresowani wykonaniem właśnie własnoręcznie takiej bransoletki, otrzymaniem pakietu do jej przygotowania, zapraszamy do kontaktu, komentowania pod filmikiem, pod postem dotyczącym inspiracji. Wtedy będziemy mogli się umówić, by przekazać Wam zestaw do własnoręcznie wykonanej bransoletki. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Zapraszamy po inspiracje kulturalne na wynos. Do zobaczenia!